10 bezużytecznych wynalazków. Metalowa książka. Thomas Edison to amerykański wynalazca i przedsiębiorca. Dorobek założonych i administrowanych przez niego laboratoriów to ponad 1000 patentów. Samouk. Od 1927 roku członek Narodowej Akademii Nauk w Waszyngtonie. Wśród wynalazków udoskonalenie telefonu Bella i mikrofonu węglowego. Fonograf opatentował również żarówkę elektryczną. Wiele kontrowersji wzbudzały jego metody egzekwowania swoich praw patentowych. Kwestionowane jest również jego autorstwo części z przypisywanych mu wynalazków. Jednym z jego pomysłów była metalowa książka. Mogła pomieścić w sobie treść przeszło 200 drukowanych książek. Wynalazca sugerował, że jest to możliwe dzięki wykorzystaniu absorbującego tuszu niklu. Jeśli wierzyć zapewnieniom Edisona, kartki wykonane z tego materiału byłyby też znacznie elastyczniejsze oraz trwalsze niż ich papierowe odpowiedniki. Książka miałaby 40 tysięcy stron, a jej cena nie przekraczałaby $2. Jak się domyślacie, nic z tego nie wyszło. A-40KT, czyli latający czołg, a dokładniej radziecki szybowiec wojskowy typu czołg latający z okresu II wojny światowej. W 1941 roku konstruktor Oleg Antonow opracował oryginalny szybowiec, który miał służyć do transportu czołgów dla oddziałów powietrzno-desantowych. Szybowiec miał być holowany do rejonu desantowania za linię frontu i tam wyczepiany z holu. Po wylądowaniu i zdjęciu konstrukcji szybowca czołg był gotowy do walki. Prototyp został zbudowany w kwietniu 1942 roku, a następnie w okresie od 7 sierpnia 1942 roku poddany badaniom w Instytucie Lotniczym w Moskwie. Oblot szybowca odbył się w dniu 2 września 1942 roku. Pomimo, że zarówno wcześniejsze badania oraz próbny lot potwierdził, że zarówno konstrukcja szybowca, jak i jego obsługa spełnia wymogi, zaprzestano dalszych prac nad nim wobec braku samolotów, które byłyby w stanie być samolotami holującymi taki szybowiec. Przenośny odtwarzacz płyt winylowych. Brak mobilności był jednym z powodów, dla których kasety magnetofonowe niemal wyparły winyle. Konieczność posiadania adaptera mocno ograniczała możliwość tej technologii, a duże rozmiary uniemożliwiały walkę z walkmanami. Dziś sytuacja wygląda nieco inaczej. O kasetach co prawda jeszcze się pamięta, jednak nikt już za nimi nie tęskni. Z kolei płyty winylowe w końcu doczekały się przenośnego odtwarzacza. I to właśnie jest Rock Block. Nie jest to jednak pierwszy wynalazek, który pozwala odtwarzać płyty winylowe zdalnie. Już kiedyś, w latach 50. próbowano stworzyć podobne urządzenie, co jednak się nie udało. Oczywiście chodziło o praktyczność urządzenia. Telefon samochodowy. Przenośne telefony jeszcze nie były w planach, gdy niejaki A.C. Hanson zamontował w swoim aucie, uwaga, 4 połączone ze sobą kablem słupy elektryczne przyczepione do akumulatora. Telefon zaopatrzony w taką antenę miał zasięg 50 km. Oczywiście wynalazek pana Hansona nigdy nie trafił do produkcji masowej i na pierwsze samochodowe telefony trzeba było poczekać parę ładnych dekad. Przewijarka DVD. Tak, dobrze słyszycie, bo w przypadku DVD wystarczy kliknąć i płyta się odtwarza od nowa. Otóż w dawnych czasach sprzęt do szybkiego przewijania taśm w kasetach był bardzo popularny. Urządzenia tego typu działały m.in. w wypożyczalniach kaset VHS. Obecnie, idąc z duchem czasu, pewna firma zaoferowała najszybszą przewijarkę dla płyty DVD. Ten ciekawy gadżet może być jedynie śmiesznym prezentem. Gorzej jednak, jeśli obdarowany nim rzeczywiście zdecyduje się na przewinięcie dysku, bo to jest bez sensu. Sprzęt taki kosztuje około $22 i reklamowany jest jako najszybsza przewijarka na rynku i faktycznie można do dziś to urządzenie kupić. Krowa trojańska. Wieczorem 7 lipca 1969 roku strażnik przy murze berlińskim zatrzymał furgon kierujący się z Berlina Wschodniego do jego zachodniej części. Znajdowała się w nim krowa naturalnych rozmiarów. Towarzyszący ładunkowi mężczyzna twierdził, że będzie ona wykorzystana na wystawie w Berlinie Zachodnim. Coś jednak było nie tak. Podczas rutynowej kontroli żołnierze Straży Granicznej zauważyli drzwi w krowie. Po ich otwarciu wewnątrz krowy znaleziono ludzi.
Mężczyźni zostali skazani na 3 lata więzienia za handel ludźmi. Wcześniej krowa wykorzystana była przynajmniej dwukrotnie do przerzucenia uciekinierów z Berlina Wschodniego. Co ciekawe, pomysł wykorzystania krowy trojańskiej pojawił się już w trakcie II wojny światowej. Planowano umieścić w niej żołnierzy, którzy by zakradali się na tyły wroga i strzelali. Inteligentne obuwie. Inteligentne obuwie Avon zostało stworzone do czegoś więcej niż tylko chodzenia. Buty te zostały skonstruowane głównie dla osób starszych, jak i tych wędrujących po niebezpiecznych terenach. Obuwie wyposażono w wiele czujników, takich jak akcelerometr, żyroskop i system dociskowy, po to by mogło ono skanować teren i zawiadamiać znajomych właściciela o jego upadku lub potencjalnym wypadku. Wykrywając ogromne niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia użytkownika, buty wysyłają wiadomość do służb ratowniczych. I może się to wydawać całkiem niezłym pomysłem, tylko że takie urządzenia już wymyślono, tyle że nie znajdują się one w butach. Wózek przeciwgazowy. Przed wybuchem II wojny światowej wielkie mocarstwa miały ogromne zapasy broni chemicznej. O jednej z takich bitew opowiadam zresztą na kanale Światowa Historia, gdzie was zapraszam. Chodzi o atak umarłych. Naprawdę niezwykle ciekawy temat. Adolf Hitler nie zdecydował się na użycie broni chemicznej, ponieważ obawiał się zmasowanego odwetu, zwłaszcza po roku 1943, gdy alianckie lotnictwo panowało nad przestrzenią powietrzną Niemiec. Do końca wojny Brytyjczycy wyprodukowali 3,5 miliona pocisków artyleryjnych i ponad 1,5 miliona bomb lotniczych napełnionych gazem. Niemcy produkowały wielkie ilości broni chemicznej oraz posiadały wielu żołnierzy przeszkolonych w użyciu tej broni. Z tego względu powstał wózek dziecięcy, który miał służyć jako ochrona maluchów w przypadku ataku gazowego na Wielką Brytanię w czasie II wojny światowej. Oddychająca poduszka do snu. Wszyscy lubimy kontakty z innymi ludźmi, czy nawet okazywanie czułości wobec przyjaciół lub partnerów. Nie dziwi więc fakt, że ktoś wpadł na pomysł skonstruowania poduszko-robota, który uruchamia się podczas tulenia, naśladując ludzkie oddychanie. Rozwiązanie to ma być ukojeniem dla osób samotnych i tych, którzy nie mogą cieszyć się bliskością ze znajomymi z powodu różnych komplikacji. Co prawda najbardziej rozpoznawalną funkcją robota Somnox jest wdychanie i wydychanie, to posiadano również inne różnorodne funkcje, takie jak możliwość grania kołysanek lub hałasów oraz automatyczne wyłączenie, gdy wyczuje, że zasnąłeś. Klatka dla dzieci. 19 lipca 1922 roku Emma Reed złożyła w amerykańskim urzędzie patentowym wniosek na tzw. przenośną klatkę dla dzieci. Urządzenie było specjalną klatką zamontowaną w ramię okna w solidny i stabilny sposób z dostępem do jej wnętrza tylko od strony domu. Jej wielkość była odpowiednia dla kilkumiesięcznego dziecka. Dzięki temu dziecko mogło przebywać na świeżym powietrzu, nawet gdy rodzina mieszkała na wysokim piętrze i nie posiadała balkonu. Co ciekawe, podobne klatki montuje się w budynkach, w których przebywają gołębie, aby mogły wyglądać sobie na zewnątrz bez możliwości wylatywania, co daje im ochronę m.in. przed jastrzębiami. Wiecie, co jest najlepsze? Że ta klatka dla dzieci naprawdę nieźle się przyjęła i wiele osób z niej korzystało. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam was również na kanał Światowa Historia, na którym, tak jak wspomniałem w materiale, pojawił się film dotyczący ataku umarłych, czyli sytuacji, w której użyto broni chemicznej, a żołnierze to przetrwali i dokonali szturmu na atakujących Niemców. Naprawdę ciekawy temat, polecam wam. Ponadto zapraszam was na moje pozostałe kanały, a to ciekawe, również kanał z ciekawostkami oraz Maybe News, czyli kanał anglojęzyczny, który prowadzi moja przyjaciółka i mają tam się pojawiać w przyszłości materiały historyczne, które mają zachęcić osoby z zachodu do poznania historii tutaj naszej wschodniej, czy poznania historii II wojny światowej z punktu widzenia polskiego. Jednak żeby to zrobić, trzeba ten kanał rozkręcić, także bardzo was proszę o subskrypcję i wyświetlenia, bo myślę, że takie edukowanie Zachodu naprawdę jest potrzebne. Trzymajcie się, cześć!